Hejka wszystkim, z tej strony Mariusz z Ostatniej Tawerny, a dzisiaj zrecenzuję dla was grę planszową pod tytułem Sidequest Nemesis. Zapraszam. Chciałbym na początku tylko ostrzec, że ta recenzja będzie troszeczkę inna niż zwykle. Głównie dlatego, że przez cały materiał będziecie widzieć moją twarz oraz nie będzie tłumaczenia zasad. Jest to spowodowane tym, że gra nie ma jako takiej instrukcji i przez większość gry kierują nami karty. A dlaczego nie pokażę wam nic więcej oprócz pudełka? Głównie dlatego, bo każdy komponent w tej grze, każda karta zdradza pewne mechaniki, a co ważniejsze zagadki, które trzeba będzie samemu rozwiązać, a nie chciałbym wam cokolwiek zdradzić. Skoro wyjaśnienia mamy za sobą, to przejdźmy do faktycznej recenzji. Grę dostałem od wydawnictwa Rebel, za co bardzo dziękuję, ale podkreślam, że nie wpływa to na ocenę końcową produktu. Sidequest Nemesis to samodzielna gra logiczna ze światem stworzonym przez Adama Kwapińskiego. Podkreślam, że samodzielna, bo nawet na pudełku jest napisane, że nie potrzeba żadnego Nemesisa ani Nemesisa Lockdown, by zagrać właśnie w to dzieło. Kolejna ważna rzecz. Gra jest jednorazowa, na jedno Posiedzenie. Stąd też moja decyzja o nie pokazywaniu wam żadnych komponentów. Wielu ludziom to przeszkadza, ale ja nie mogę tego uznać jako minus, bo z taką myślą gra była po prostu projektowana. Zwłaszcza, że za cenę około 50 zł, i tak macie porządne wyzwanie dla waszego mózgu. Zagadki, które są głównym klucz w tej grze: w większości są skonstruowane bardzo dobrze. Niektóre sprawdzą Waszą spostrzegawczość, inne pamięć, a do niektórych przyda się trochę wyobraźni. Jeśli jednak myślicie, że nie podołacie, to nie bójcie się. Widać tutaj po pierwsze rosnący poziom trudności. Na początku zagadki są bardzo proste, a na końcu, no już trzeba troszeczkę się bardziej wysilić. Jeśli na czymś utkniecie, co mi się szczerze mówiąc przydarzyło, to możecie bez żadnych konsekwencji zajrzeć do specjalnego arkusza wskazówek, który na początku będzie wam delikatnie podpowiadać, a jeśli wciąż będziecie mieli problemy, to na końcu znajduje się odpowiednie rozwiązanie problemu. Natomiast wcześniej, Wcześniej wspominałem, że większość zagadek jest dobrze wykonanych, bo niestety zdarzyły się dwie, które swoją jakością ewidentnie odstawały od reszty. Jedna z nich była naprawdę nudna i dość czasochłonna, i nawet autorzy o tym wiedzą, bo na karcie wyjaśniającej, co trzeba zrobić, na dole znalazł się podpis, że w razie niechęci wykonywania tej zagadki zajrzeć do arkusza wskazówek, a żadna inna zagadka nie miała czegoś takiego napisane. Natomiast druga była totalnie nieczytelna. Nie wiedziałem tak naprawdę do końca, jak ją dokładnie rozwiązać, i troszkę szczęście mi tutaj pomogło. I żeby nie było żadna z tych dwóch wymienionych zagadek, nie jest akurat tą, na której utknąłem. Żebyście też nie pomyśleli, że e, nie umiałem rozwiązać zagadek, więc są głupie. Akurat jak przeczytałem wskazówkę dotyczącą tej, która mnie zablokowała, to miałem tylko takie. A, no tak, jak mowa o blokowaniu się, większość zagadek tak naprawdę nie ma żadnych konsekwencji w przypadku złej odpowiedzi, możemy próbować i próbować aż do skutku. Natomiast jest od tego wyjątek, które tutaj nazywane są wydarzeniami. Jeśli odpowiemy źle podczas wydarzenia, to na naszej karcie postaci musimy umieścić kartę zarażenia i w zależności od tego co się pod nią znajduje, no to ma to konsekwencje akurat w przypadku zakończenia, gdzie tutaj zakończeń jest tak naprawdę cztery. Kończycie sidequest Nemesis i otrzymacie zakończenie, które niezbyt wam odpowiada? No, to nie warto zagrywać drugi raz, bo po prostu będziecie znali odpowiedzi na wszystkie zagadki. Jeśli chodzi o kwestie wizualne, to nie mam się do czego przyczepić. Komponenty wykonane są ślicznie, ilustracje po prostu cieszą oczy, a pomysł ze stworzeniem w pewnym momencie bryły naprawdę przypadł mi do gustu. Jeśli uwielbiacie Nemesisa nie tylko dzięki jego mechanice, ale dzięki też klimatowi, to tutaj naprawdę się odnajdziecie. Również jest takie przeczesywanie statku i niepewność, co czeka nas tak naprawdę w kolejnych pomieszczeniach. A zagadki bardzo klimatycznie nawiązują do całości świata przedstawionego. Do całej tej przygody nie musicie też podchodzić sami. Na pudełku jest napisane, że niby jest do czterech graczy, ale myślę, że większa ogarnięta ekipa też da radę tutaj jak najbardziej się wspólnie pobawić i stworzyć burzę mózgów, dzięki której rozwiążecie wszystkie zagadki. Podsumowując, całość jest naprawdę porządnie wykonana a przede wszystkim ta frajda i satysfakcja z wykonywania zagadek, to czysta poezja. Gdyby nie te dwie nieszczęsne łamigłówki, o których wspominałem, mielibyśmy naprawdę świetną rzecz logiczną i po prostu ten escape room w świecie Nemezisa. A tak, wystawiam SideQuest Nemezis o cenę 8 na 10. Bardzo dobry tytuł, który w pewnym momencie się lekko potyka, ale nie ma co go za to skreślać. Za taką cenę brać, a kiedy go ukończycie, to podzielcie się ze znajomymi tak świetnym doświadczeniem. Tylko pamiętajcie o ułożeniu wszystkich komponentów w taki sposób, by każdy mógł zacząć faktycznie od początku, a nie od końca. I tyle ode mnie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Odwiedźcie również naszą stronę internetową ostatniatowerna.pl pełną fantastycznych treści. A my widzimy się bądź słyszymy w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Hej!